Tytus, bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie do rozmowy. I na dzień dobry, tak chciałabym Ci powiedzieć, mam nadzieję, że to Cię jakoś nie wybije za bardzo z rytmu, ale mam Twoją pracę, kupiłam ją gdzieś w 2011-2012 roku i chcę zacząć od To anegdoty. jest cudowna historia. Nie chcę Ci jej zepsuć, tylko Nie! wspomnę, że No. jak się gdzieś tam pojawiłaś u mnie w mailach, to mam jakieś takie zboczenie, Nie! że wiesz, szybki research, nie? To I tak jest sobie wpisałem niemożliwe, imię, ale nazwisko, nie! klikam w lewo, w prawo i nagle Facebookik, pierwszy post, drugi post i tak, ale śmieszna historia. Przeczytałaś tę historię! Jak mi zepsuł wejście! Ale wiesz, nasi słuchacze no, ale... tej historii nie znają. Czyli trafiłeś na ten... No, tak, okay. W ogóle strasznie fajna Ojejku. Sprawa. Naprawdę pomyślałaś w ten sposób? Poczekaj, ale jak to pomyślam? No więc tak, historia jest taka, to był właśnie jakiś, bo to były fortepiany, obraz pod tytułem Fortepiany. I kupowałam, byłam jakoś tak zafascynowana Twoimi pracami, ale nie byłam na etapie tego, żeby szukać twórcy, nie wiem, to jest trochę dziwne, bo zazwyczaj mam tak, że interesuje mnie to. No i pan, który obsługiwał mnie na stoisku na targach, zaczął mi bardzo fajnie, barwnie opowiadać o artyście, że to artysta właśnie bardzo tak zainteresowany Warszawą, tym, co się dzieje, jak to wygląda, co mnie jeszcze bardziej tak zbudowało cały obraz i bardzo mi to pasowało. I chyba właśnie tak o tym artyście dobrze opowiedział, że jak wróciłam do domu, to chciałam wygooglać i sprawdzić, kim jest ten człowiek. No i wygooglałam i patrzę, a to ten pan ze stoiska. Czyli to Bardzo byłeś fajna ty, historia. jakby nic, bardzo fajne. To się teraz tłumacz, dlaczego tak robiłeś. Ale ja nie mówiłem tak. Znaczy, ja nie wiem, może opowiadałem o tych obrazach, ale ja nie mówiłem, nie udawałem, że jestem kimś innym. No To musiało. prawdę. Nie, w życiu. Ja w ogóle nie jestem taki. Ja tak, lubię, jak mi ludzie mówią, o, panie tytusie, to ja bym tak wiesz. Tak nie zrobił. Aha, No, okej. Okay. musiałaś to jakoś, nie wiem, jakoś Źle taka relacja zrozumieć. między nami. No nie wiem. Coś takiego się wydarzyło. A w ogóle strasznie lubię te fortepiany. To jest śmieszna historia, bo to jest obraz, który namalowałem bardzo dawno temu. To był jeden z pierwszych obrazów tej serii, a on się jakoś tak strasznie fajnie udał. Znaczy, Tak. w nim jest coś dobrego i on też spełnia wszystkie elementy, które sprawiają, że obraz fajnie się rozchodzi i że jest lubiany. On ma takie ciepłe kolory. Tak. On opowiada o jakimś rozpoznawalnym miejscu. Jest w nim historia, którą można rozumieć na różne sposoby. To też jest fajne, że co pewien czas się dowiaduje jeszcze jakiś tam nowy pomysł jest na to. A poza tym tam jest bardzo wyrazisty i czytelny element surrealistyczny. I to też w moich obrazach ludzie lubią. Tam po prostu od razu widać, od No razu jest tak. efekt wow. Są też kamienice, które nie istnieją, więc No jest tak, tam jest też... dużo temacików. W każdym razie Tak. ten serial wydruków tego obrazu się po prostu sprzedała momentalnie i od tego czasu nie ma, nie wiem, miesiąca, kiedy ktoś by nie pisał do mnie, czyli nie ma jakiejś szansy, żebym jakoś tego nie wznowił. I to jest Aha. ciekawe w ogóle, bo ja potem, wiesz, naprawdę wiele lat maluję obrazy. I one są fajne, lubiane i wiele ludzi tam się na nie cieszy, ale już po prostu nie jestem w stanie zrobić czegoś, co po prostu jest taką petardą, jak te fortepiany sprzed nie wiem ilu lat. Nie, no może Śmieszna kwestia, żeby... historia. Niemożliwe, to akurat no, nie wierzę, Nie, że... ale wiesz, to jakby ja nie mam do tego jakiegoś żalu. Po No, prostu one nie, są tak fajne. To nie jest tak, no że są... potem robiłem A tak słabe to rzeczy. też fajnie, że masz takie podejście, bo często artyści mają jakiś ból, że nie mogą wrócić do Nie, czegoś, ja co robię było co innego, wiesz, wystrzałem, ale ale może trochę... to było jakieś takie świeże. Nie sprzedałem oryginału, bo bardzo się podobał mamie mojej żony. Aha. I on jest po prostu moich teściów. A No pamiętasz dobrze. ten moment, jak przyszła wizja, że to właśnie fortepiany będą się unosiły i w ogóle czy temu coś więcej towarzyszyło, jakaś symbolika, czy to bardziej jest jakiś surrealistyczny obraz, który przyszedł do Twojej głowy? Nie, to w ogóle było takie. To było takie tanie wzruszenie. Mnie czasem napadało takie po prostu takie mega emocje. Ja sobie oglądałem jakieś zdjęcia, bo w ogóle strasznie mnie ekscytują stare zdjęcia w Warszawie. Tak sobie klikam, klikam, klikam. No i tam jest ten case, że naprzeciwko kościoła Świętego Krzyża, na krakowskim przedmieściu, czyli blisko tam pomnika Kopernika, przed wojną były bardzo wysokie, bardzo takie zdobne kamienice. I to jest ta sytuacja, że po wojnie, jak odbudowywano Nowy Świat, to odbudowano go takimi niziutkimi domkami, tak jak było generalnie w XVII wieku. Chodzi o wysokość zabudowy. I część budynków, która przetrwała, wyburzono lub obniżono, żeby były tak samo wysokie jak inne. I jak ja gdzieś tam to sobie zgooglowałem, się zorientowałem, tu patrzyłem na jedną mapę, tu na drugą, tu zdjęcia po wojnie, tu przy tym mówię, Boże, przy ten budynek stoi, to jest 405 rok, nic mu się nie stało, gdzie jest moja po prostu piękna architektura, co oni zrobili, to jakaś taka we mnie, wiesz, wybuchła, właśnie taki mega sentyment, no, takie, wiesz, uczucia. I pomyślałem sobie, że fajnie było przedstawić moment, gdzie są te kamienice i pokazać te fortepiany, które uciekają z Warszawy, bo wiedzą, co się niedługo stanie. Nie? I to jest takie lekko żawe, no, takie
No, bardzo takie emocjonalne. I pomyślałem sobie, żeby namaluję te kamienice, żebyśmy wiedzieli, w którym momencie jesteśmy i te fortepiany, które uciekają z Warszawy, bo będzie grubo. Natomiast tego nikt nie czyta, a wszyscy kojarzą inne ważne wydarzenie, dokładnie tego miejsca, o czym ja w pierwszym momencie nie pomyślałem, że przecież tam był fortepian Chopina, który tam wywalano z tych okien i tak dalej. Tak. Więc to jest w ogóle, no ten obraz jest pełen różnych takich... Podświadomie to chyba przekazałeś. ...elementów, także bardzo dobrze się złożyło. No, przy tym jest żółty, ciepły i cieszy oko i poszło. Ale to fajnie, że trochę przeszliśmy właśnie do symboliki, bo no, nie da się ukryć, że w Twoich obrazach tego jest pełno. Zastanawiałam się, czy to ma jakiś wymiar faktycznie taki, że Ty coś kodujesz tymi symbolami, czy czasem one są jakąś po prostu zabawą z widzem, żeby on mógł łapać te szczegóły. Mam takie podejrzenie, że czasem faktycznie coś kodujesz, bo na przykład w okolicy Pałacu Kultury zdarzyło Ci się namalować szachownicę, czyli jakiś rodzaj rozgrywki. I tak to sobie dopowiedziałam, bo w wywiadach mówisz, że ten obszar wokół pałacu mógłby być lepiej zagospodarowany, delikatnie rzecz ujmując. Ja mogłem wspomnieć coś takiego. No mogłeś wspomnieć. Zresztą bardzo ładnie o tym mówisz. Czekaj, może znajdę tutaj, że biorąc pod uwagę cały szereg osobliwości warszawskiego śródmieścia w postaci centrum handlowego z bąbelkami na dachu, wieżowca podpartego na nodze, spektakularnego dworca centralnego, to uprawnione stają się nawet wielkie czajniki czy tramwaje wyjeżdżające wprost z budynków. Takie mamy. Jeszcze zawsze dodaję, że tam jeszcze jest prezent od Stalina na samym początku. No, to jak? Kodujesz, czy to jest bardziej zabawa z widzem? No pewnie, że koduję, ale tutaj chyba się zbiera bardzo dużo elementów. Ja gadam o Warszawie i staram się znaleźć jej charakter, jej kod, to jaka ona jest, odszukać ją. W ogóle Warszawa jest fajna, bo to nie jest łatwa relacja. To nie są łatwe zauroczenia, to nie jest miłość od pierwszego wejrzenia, to jest raczej taki związek, gdzie się trzeba troszkę poznać, troszkę ze sobą pobyć i wtedy zaczyna się dostrzegać rzeczy, których się wcześniej nie widziało. I to jest, no i to jest jakieś takie głębsze uczucie. Mam wrażenie, że dla ludzi, którzy się interesują moimi pracami, no to są bardziej wyrafinowane rzeczy. To znaczy, jeżeli mieszkasz w Paryżu, to powieszenie sobie na ścianie wieży Eiffla chyba nie jest jakimś super pomysłem. No, tak. No bo jakby wszyscy wiedzą, o, Paryż jest super, ma wieżę Eiffla, nie? A Warszawa to jest taka rzecz, że tylko ktoś, kto się bardziej nad tym zastanowi, dostrzeże jej piękno i to, jak złożoną substancją ona jest i co ona przeszła. I no, to jest takie ciekawe. I no, ja staram się opowiadać o tym, jaka ona jest i jaka ona była i co, z czego się bierze. I na przykład opowiadam o konkretnych elementach, które budują jej atmosferę. To są elementy architektury, jak i pejzażu. Warszawa ma skarpę warszawską, która bardzo wpływała na jej rozwój i na jej pejzaż. I to piętrzenie się musi się pojawiać w obrazach. I można na przykład opowiadać o panoramie warszawskich wieżowców, czyli taki element, który wszyscy bardzo lubią. Jest dobrze odbierany generalnie. Symbol sukcesu też. Tak, w ogóle takiego sukcesu całego kraju, takiego ekonomicznego, ekonomicznej siły i rozwoju. I to jest coś, co też bardzo pięknie wygląda w dalekich planach. Znaczy, Warszawa ma piękne, dalekie widoki, perspektywy. Z mostów to rewelacyjnie wygląda. I to się pojawia gdzieś w moich obrazach. Warszawa ma ten swój rdzenny układ urbanistyczny, czyli stare miasto, też bardzo, bardzo typowy, bardzo charakterystyczne te kamienice z takimi małymi domkami na górze, doświetlającymi klatki schodowe. To się bardzo często u mnie pojawia. Ma takie ważne obiekty architektury czy infrastruktury, jak most, na przykład most Poniatowskiego, jest czymś charakterystycznym i rzeczywiście bardzo naszym. Ale u Ciebie wieżyczkami. W Twoich obrazach albo spacerują tam ludzie, albo stoją kamienice. Nie godzisz się na to, jaką rolę most ten spełnia teraz? Znaczy, to w ogóle jest jakaś schorowana sytuacja z mostem Poniatowskiego, bo tam po prostu giną ludzie, tam nie da się bezpiecznie chodzić i jeździć rowerem. To jest kłopotliwe. Ja mieszkam blisko, więc wiem, o co chodzi, ale jakby nie skupiam się na tym. Raczej łączę różne ważne symbole Warszawy, bo jeżeli mam most Poniatowskiego, który jest totalnie nasz, znaczy te wieżyczki to jest coś niepowtarzalnego, ten bardzo charakterystyczny wiadukt, uważam, że to jest mega warszawski i to też jest taki nieoczywisty element. Jeżeli mam taki silny symbol i na niego postawię jeszcze drugi taki silny, znaczy te charakterystyczne kamienice staromiejskie, to mam po prostu Warszawę w pigułce, to jest mega moc, uwielbiam to. A przy tym to jest takie, wiesz, też bardzo fajne odniesienia do jakichś rzeczy z innych zakątków świata. Gdzieś we Florencji jest taki most Ponte Vecchio, nie? I tam są te budynki na moście, i tam jest jakiś handel i życie, i tam między tym chodzą ludzie. Mi się to strasznie podoba. Ty studiowałeś w Finlandii.
Co ci to dało? Jak to wpłynęło na twój rozwój? Wiesz co, to dużo opowiedziane, bo ja studiowałem w Warszawie, do Finlandii pojechałem na zwykłego Erasmusa, tylko okay. Ten Erasmus mi się bardzo przedłużył, bo po pierwsze zostałem tam i pracowałem, a po drugie robiłem dyplom współpracując z polskim i fińskim promotorem. I nie tyle studiowałem, co odbierałem tę Finlandię, się jej uczyłem też mając kontakt z ludźmi, podróżując i pracując z nimi. To była jakaś fajna przygoda. I Finlandia jest niezwykłym miejscem. W ogóle dla architektów to jest jakaś mekka, bo... No właśnie, to zaznaczmy, że jesteś po architekturze. Jesteś architektem z zawodu, z wykształcenia. Tak, jestem architektem. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, być może. Finlandia ma taki bardzo wyrazisty kod graficzny, taki kulturowo, przestrzenno-designerski, architektoniczny. Mhm. Oni są bardzo wprost. Ich można opisać kilkoma przedmiotami. To jest fajne i to jest coś, czego zupełnie nie ma w Polsce. I tam jest niezwykła architektura i niezwykłe wzornictwo. Ja jadąc do Finlandii bardzo liczyłem, że będę miał z tym więcej do czynienia z architekturą Alvara Aalto, czyli czerwona cegła, wielkie przeszklenia, drewno. Jesteśmy stułowani na skalę, widzimy jezioro. Tam jest tak wszędzie. Jest cicho, są nieskończone przestrzenie lasów, bardzo mało ludzi, bardzo dużo terenu, można jechać 200 km, minąć tylko dwa renifery, potem jakiś sklep, a potem znowu. I to jest wspaniałe. Ale też model funkcjonowania społeczeństwa bardzo jest dla mnie atrakcyjny, bo to jest takie prawdziwe obywatelskie społeczeństwo, które już przepracowało wiele rzeczy. Bardzo równościowe, bardzo tolerancyjne, gdzie też wszystko pracuje tak jak należy, ale też społeczeństwo skromnych ludzi, nie epatujących bogactwem, które udało im się zgromadzić. Bardzo pracowite, ale też odnajdujące wartości w życiu. Znaczy, naszym walorem jest to, że jesteśmy mega pracowici, bo my Polacy, bo jesteśmy na dorobku i my pędzimy jak cholera. Zasuwamy. Finowie, jak są w pracy, to słychać tylko klikanie myszek. To jest niesamowite. Klik, jest cicho. Ale jak przychodzi ta 17, to oni wychodzą. Nie ma opcji. Nie siedzi się po godzinach. Nie, tego się nie robi. Jeżeli jesteśmy spóźnieni, to jakby klient to zrozumie. No wiadomo, że oni przecież pracowali, tylko po prostu jest za dużo pracy. Jakby tam nie ma awantur. W Polsce a u nas, nie do pomyślenia. Ja pracowałem właśnie tam w biurze półtora roku i w sumie byłem 2 lata w Finlandii. I potem wróciłem do Warszawy i miałem szczęście dostać się naprawdę do bardzo dobrej pracowni projektowej. To jest mój mega sukces, że pracowałem 5 lat, wiem, z architekci. I wiem, że się w ogóle mnóstwo rzeczy nauczyłem. Pracowałem ze wspaniałymi ludźmi, z najlepszymi architektami, jakie mogę sobie wymarzyć. I oni też bardzo mnie ukształtowali w tym okresie. Ale pierwszy szok, który przeżyłem wracając nie do Jemsa, tylko do polskiej pracowni, był taki, że jest po prostu strasznie głośno. Znaczy wszyscy dzwonią, wszyscy krzyczą, wszyscy gadają, jeżdżą na krzesłach. Wiesz, o co chodzi? W Finlandii tego nie było. W Finlandii, jak chrupałem ciastko, to miałem wrażenie, że wszyscy to słyszą. Wiesz, o co chodzi? Tam po prostu posty, rzucamy się papierkami, tam gadamy, krzyczymy. Nie? Jest zupełnie inna kultura pracy. Ale też z tych 7,5 godziny pracy w Finlandii wynikało znacznie więcej niż z tych 10 czy 11 godzin, które siedziałem w Jemsie. No bo tam po prostu wszyscy klik, wiesz. No. To był etap, kiedy ja bardzo chciałem być Bohdanem Pniewskim. Okay. Ja naprawdę bardzo inwestowałem w bycie architektem i dużo dawałem z siebie na studiach i zawsze inwestowałem w malarstwo i rysunek i w projektowanie. Znaczy urbanistyka, architektura to było coś, czemu się naprawdę poświęcałem. Bardzo dużo z siebie dawałem, żeby zostać tym Bohdanem Pniewskim, który był takim moim architektonicznym idolem, takim warszawskim architektem, którego wszyscy kochają. To jest fajne. Niezależnie od systemu, od geopolityki, on budował wielkie domy. To jest cudowne. Po prostu miał swoją, wiesz, willę na skarpie nieopodal Sejmu i tam na dole pracownia i tam ganiał architektów i rysowali. No, wspaniała postać. Ja właśnie, wiesz, strasznie chciałem być ważnym architektem, kimś, kto buduje domy w Warszawie. To zmienia miasto, wiesz, o co chodzi. To były piękne wizje. Jak ci wyjechali ci wszyscy moi znajomi, już powiedzieli, że rozjeżdżali się po domach i w tej Finlandii, wiesz, tak mróz, jesteś sama, wiesz, o co chodzi, to były trudne też momenty. Nie zawsze było super, super lekko, ale ja miałem taki mega fokus, nie? Że ja naprawdę zmierzam do tego Bohdana Pniewskiego. I strasznie to chciałem robić. I stwierdziłem, że to jest jakby już okej, wracam do Warszawy i bardzo mi się poszczęściło, że właśnie trafiłem do Jems. Jems Architekci to jest taka pracownia, gdzie bywały takie dni, że do sekretariatu przychodziło 30 aplikacji dziennie, ludzi, którzy chcieliby pracować w Jems.
Także to, że mi się, że ja trafiłem, wróciłem z tej Finlandii w takim momencie, że oni szukali, że udało mi się ich przekonać i po prostu tam wpadłem, to jest niesamowity zbieg okoliczności, to jest cudowne. Ten Niemiec był strasznie też dla mnie wymagającym przeżyciem. Ja miałem 25 lat wtedy. Przez pierwsze 2 lata byłem dużo młodszy od wszystkich innych w biurze. Naprawdę, dużo młodszy od wszystkich innych w biurze. I też wpadłem na troszkę inną robotę, niż wykonywałem dotychczas. I to jest coś, czym ja się chciałem zajmować. Ja chciałem budować wielkie domy, to robi Jens. Buduje wielkie biurowce, wielkie mieszkaniówki, ważne obiekty kultury. To są rzeczy, które wpływają na otoczenie. No. To są wartościowe, duże tematy. Wcześniej pracowałem bardziej w ramach koncepcji, bardziej to było ideowe. Robiłem konkursy, robiłem ilustracje do konkursów. To jest troszkę innego rodzaju praca, bardziej twórcza i przynosząca szybki efekt. To znaczy, konkurs może, nie wiem, może trwać 3 miesiące, może trwać miesiąc, może trwać na 4 miesiące, ale widać efekty twojej pracy. Natomiast tutaj wpadłem na taką prawdziwą pracę architekta. To znaczy, pracujemy na czymś wiele lat, jest bardzo duży zespół różnych branżystów, którzy bardzo ci ograniczają pole manewru. Jest inwestor, który ma własne zdanie, ma własny budżet. Są to bardzo trudne zagadnienia natury technicznej, prawnej. No i ja jako ten 25-latek po prostu zacząłem mieć pukle siwych włosów. Znaczy, to było mega, mega stresujące, mega dużym wyzwaniem. Trzeba było dawać się bardzo dużo, a efektów nie było widać. To zaczęło być troszkę frustrujące. Ja wtedy wróciłem do malowania obrazków, bo ja na studiach bardzo dużo malowałem, po czym miałem długą przerwę, bo wiesz, jeździłem. Pracowałem w Warszawie, potem byłem w Finlandii i to wszystko było takie szalone. Już jakby realizowałem Bohdana Pniewskiego. A pracując w Jemsie, jakby samo z siebie to wyszło, bo ja po prostu potrzebowałem tego, żeby mieć jakiś efekt. Więc wracałem do domu i sobie malowałem te wielkie czajniki i bardzo szybko pojawił się efekt, który był namacalny. Robiłem coś i mogłem powiedzieć, że wyszło fajnie, wyszło niefajnie. Jakoś mi tego, wiesz, strasznie brakowało. A przy tym moje malarstwo zawsze spotykało się z fajną odpowiedzią. I to jest po prostu przyjemne. Człowiek lubi, jeżeli ktoś docenia jego pracę. A siedzenie w architekturze zauważyłem, że tego w ogóle nie daje. To jest jakaś taka niesamowita historia, że latami dążysz do jakiegoś punktu, po czym gdy już jesteś w tym punkcie, okazuje się, że to zupełnie inaczej wygląda, niż ty to sobie wyobrażałeś. To znaczy nie, żeby zostać tym Bohdanem Pniewskim, to po tych 10 latach wiem się, powinienem zacząć prowadzić własne biuro i zacząć odnosić sukcesy i wtedy bym się nim stał. Też zauważyłem, że jest to bardzo trudna droga, że te licencje na to oprogramowanie, to mogą naprawdę bardzo dużo kosztować, że zbudowanie zespołu jest szalenie trudne, że często dla klientów coś robisz przez 2 lata, a potem oni rezygnują i wcale nie chcą ci zapłacić i że to jest w ogóle strasznie ryzykowna robota i ci moi szefowie, to oni też mają te siwe włosy i wcale to nie odpadło, nie? Ale to jeszcze nie jest ten powód, nie? Jakby decydowałem się na to, że nie będzie lekko, to jest okej dla mnie, jakby robimy. Ale w międzyczasie malowałem te obrazki. Też to był czas, kiedy się zakładało fanpage na Facebooku i one mega ssały. To był taki czas, że Facebook w ogóle szalał jak głupi, nie? No i wiesz, okazało się, że ja wrzucam obrazek i on dociera do 100 tysięcy ludzi. Wyobrażasz sobie coś takiego? Teraz już Facebook już tak nie robi, ale wtedy robił. I to było niezwykłe doświadczenie takiej bardzo dużej akceptacji. No i w końcu udało mi się zorganizować pierwszą dużą wystawę tutaj nieopodal na ulicy Foxa w Sarpie. Stowarzyszeniu Architektów Polskich w końcu. I to był jakiś strasznie fajny sukces, bo przyszło bardzo dużo ludzi i nagle się okazało, że zapraszają mnie do radia, wiesz, do mediów, że ktoś chce ze mną zrobić wywiad. To było strasznie przyjemne. No, a przy tym też się okazało, że wszystkie obrazy się sprzedały jakby. I ludzie pytają ciągle, kiedy będą nowe, kiedy będą nowe. Ja mówię, no dobra, będą, ale to teraz w tym miesiącu zrobię jeden, to za 2 miesiące będę miał 2, ale tu jest jeszcze 10 innych osób w kolejce. Wiesz, to było takie, że było... Czyli to był etap, w którym miesięcznie faktycznie ile prac stworzyłeś? Jeden. No jedno, wiesz, 10-12 rocznie, no ciężko, nie? Czyli i to doprowadziło cię do decyzji, że odchodzisz? Nie, no wiesz, i wtedy sobie pomyślałem, że bardzo trudno jest być, bardzo się angażować w wymagającej pracowni, gdzie naprawdę trzeba dawać siebie wszystko. Trzeba się troszkę wypróbować, żeby być zgodnym z własnym sumieniem i żeby realizować karierę artysty. Troszkę musiałem zdecydować i na tym etapie powiedziałem sobie, a nie, to też się spotkałem z takim moim przyjacielem, który mi powiedział, no słuchaj, nie musisz robić wszystkiego naraz, jakby masz całe życie, możesz sobie porobić trochę tego, możesz potem zmienić zdanie i porobić co innego. I sobie powiedziałem, no dobra, to może teraz zobaczymy, jak to będzie z tym malowaniem,
Ale to też nie jest tak, że muszę odchodzić od architektury. Może będę takim zieniem, że on wiesz, jest znanym projektantem, ale potem się mówi, że to wnętrze jest zaprojektowane przez zienia albo przez Magdę Gessler. No to ja będę znanym artystą i dzięki temu będę zapraszany do fajnego projektowania w architekturze, tak sobie myślałem. Okay. Nie wiadomo. No i mogłem się nagle skupić na swoich tematach, znaczy na malarstwie. I też się w momencie okazało, że jeżeli maluję dużo tych obrazów, to one też się wszystkie sprzedają. I że to życie jest po prostu dwa razy wygodniejsze. Robię to, co lubię, nie muszę być 8 godzin w robocie od do. Strasznie mnie uwierał etat, teraz to widzę. Przez pierwszy rok po odejściu z pracy na etacie nie było dnia, kiedy wiesz, nie, gdzieś tam szedłem na obiad na kempie i nie myślałem sobie, Jezus, w jakiej ja jestem w świetnej sytuacji teraz, jak w ogóle, jak jest dobrze. No. Też mi się bardzo podoba, że w Twoich pracach można odebrać taką lekcję historii, chociażby przykład Archikatedry Warszawskiej, która gdzieś tam u Ciebie powraca, mam wrażenie, że lubisz ten budynek, właśnie chyba ze względu na historię przebudowy dachu, prawda? Bo zazwyczaj u Ciebie chyba jest w tej wersji, nie tej, która jest teraz współczesna, chyba nie przypadasz za tym współczesnym. Uwielbiam, wiesz, ja w ogóle bardzo lubię Archikatedrę i dobrze to poruszyłem, to jest rzeczywiście jakiś tam ważny motyw w moich obrazkach, bo on wspaniale obrazuje, jakim miastem jest Warszawa, bo jak w pigułce, tam wszystko widać, co się działo. Warszawa w ogóle bardzo późno zaczęła się rozwijać i ona nie jest jak Kraków, gdzie mamy po prostu w cholerę gotyckich wież, nie? To się wszystko zaczęło dziać później. Stąd w Warszawie mamy więcej rezydencji i pałaców, bo to był ten czas, kiedy raczej w to był nacisk. Zresztą tutaj były sejmy i tak dalej i możni musieli mieć gdzie mieszkać. Natomiast mamy ten taki jedną prastarą gotycką świątynię, pamiętającą czasy, kiedy Warszawa była małym miasteczkiem i nikt nie wie, jak ona wtedy wyglądała, tak do końca, w czasach gotyckich. No i potem ona była przebudowywana, bo tu się wieża zawaliła, to tu zrobili drugą, dużo wyższą, to zaczęła się kiwać, to ją na wszelki wypadek rozebrali, ale ta poprzednia zniszczyła kawałek nawy, to ją przebudowali, no to wszystko się zmieniało na renesans, no to zrobili renesans, potem go troszkę zmienili. Potem zrobili neogotyckie, znowu go przebudowywali. Wiesz, to było tak, że inaczej traktowano taką historyczną tkankę. Teraz po prostu nic nie możemy ruszyć, bo bardzo, bardzo się przejmujemy wszystkim, co stare. Kiedyś to wiesz, no, robimy, przebudowujemy na nowe. No i tam po 550 latach trwania tej najważniejszej świątyni, wiesz, tam Konstytucja 3 maja, tak, no to jakby tak. Same ważne fakty, nie tylko dla Warszawy. Przyszło powstanie warszawskie i to jest też takie tematy, które mnie bardzo poruszają, no bo tam się bronili powstańcy i Niemcy wysyłali do nich pojazdy bezzałogowe Goliat. To są takie małe czołgi na kabelku. No i one się przebijały przez mur archikatedry i wybuchały w środku. No tam wiesz, no kamień na kamieniu, no zostały jakieś tam reszteczki. I to, no to cała Warszawa po prostu, cała opowieść o Warszawie się w tym zawiera. I teraz przed wojną w Polsce było 1500 architektów. Podczas wojny zginęło 300, nie? I nagle jest 1200 osób, które muszą odbudować kraj, nie? To jest mega ciężar. Oczywiście to nie tylko oni robili, no, ale oni ważną rolę w tym odgrywali. I teraz jest zespół, tu i teraz, który podejmuje najważniejsze decyzje na następne pokolenia wyglądu miasta. Całkowicie zmieniał jego wizerunek. Strasznie intrygujący moment, nie? Mnie to bardzo fascynuje. No i kierownikiem tego wszystkiego był Jan Zachwatowicz. I były takie pomysły, żeby w ogóle nie odbudowywać starego miasta w Warszawie, że taki może ruin to będzie taki jasny symbol, wiesz, taki niezwykły, niezwykle mocny przekaz tragedii, które spotkała miasto, że nigdy więcej wojny. No ale jemu się udało przeforsować, żeby nie, no bo teraz wyobraź sobie, że nie mamy starego miasta. No to straszne, jednak to jest nasza spuścizna, to jest strasznie ważne UNESCO. No i dobra, odbudowujemy. No to teraz jak odbudować tę archikatedrę, nie? Jak ona po prostu wyglądała w dziejach na 10 różnych sposobów. A to był też taki czas, że oni bardzo parli do nowoczesności i wszystkie te style historyzujące, ten neogotyk uważali za coś najgorszego na ziemi. Że tam nawieszali detalu, że to jest w ogóle nienowoczesne, po co robić takie rzeczy. Wracamy do tego, co było kiedyś. No dobra, ale nie wiemy, co było kiedyś, tak? No bo w tym pierwszym etapie to nikt nie wie, jak ten budynek wyglądał. No dobra, no co robimy? To zrobimy jej nowoczesny szczyt. Wyobraź sobie, jak było strasznie, jakby oni zrobili ten nowoczesny szczyt, tak jak wtedy uważali, że jest nowocześnie, byłoby okropnie. No nie, no dobra, no to zróbmy tak, jak było kiedyś, a jeżeli nie wiemy, jak było kiedyś, to wiemy mniej więcej, kiedy zbudowali, mamy inne polskie kościoły z tego okresu, to się zainspirujemy, nie? No i jest jakiś tam, wiesz, we Wrocławiu jakaś taka katedra, więc zrobili ten szczyt po prostu inspirowany
tym, co kiedyś mogłoby być. I to jest niesamowite, no, bo to jest taka wariacja na temat. Nie? I to strasznie pasjonuje. To jest po prostu Warszawa w pigułce. Ona cała taka jest. No. A mnie się bardzo podoba, że ty to przemycasz w swoich pracach. I... No więc ja teraz mam Fioła, bo ja muszę pokazać wszystkie etapy, jak wyglądała, ale więcej, bo zespół Jana Zachwatowicza zrobił, wiesz, 10 projektów na to, jakby można to było pożenić ze sobą. Więc ja chcę namalować wszystkie te jego pomysły, no bo to też jest dla mnie niezwykle podniecające, że to zależało od decyzji tego Jana Zachwatowicza. Tak. Ja bardzo go silnie googlowałem i też trafiłem na jakąś jego audycję w radio, gdzie on mówi, no i tak się zastanawiałem, czy ten nowoczesny, no i tam mi mówi, że może nie halo, więc w sumie zrobiłem ten taki historyczny. Wiesz, to po prostu gdyby wstał lewą nogą, a nie prawą, to by zrobił inny, nie? I Warszawa by była no innym miejscem, bo to jest najważniejsza świątynia, mega dominanta. Wiesz, to są takie decyzje. No więc ja teraz staram się otworzyć i powiedzieć, co by było, gdyby. No w ogóle to, co by było, gdyby, mnie strasznie ekscytuje, że wstawiam we współczesne warunki coś, czego już nie ma. Albo ostatnio zrobiłem obraz, który już bardzo długo czekałem na realizację tego pomysłu. Jest taki temacik, że jest bardzo ważny kościół przy Placu Zbawiciela. Mhm. Kościół Zbawiciela, on jest, wiesz, piękny, ekspresyjny, biały, te wieże, wszystko jest jak trzeba, nie? Jego konkurs wygrał bardzo znany architekt, tylko że w jego konkursie ten kościół wyglądał inaczej, bo on miał wieżę i wielką kopułę w środku. Taki bęben i wiesz, wielką kopułę, taką smukłą wystającą. I teraz panorama Warszawy wyglądałaby dużo inaczej. Myślę sobie, kurczę, co tu się stało? No więc czytam, googluję, okazuje się, że po prostu nie było pieniędzy. To są proste tematy. Mm. Trzeba było troszkę ten projekt odchudzić, nie? No więc, no wiesz, teraz jest to samo. Rysujesz w kamieniu, no i no wiesz, wie pan, no, musimy troszkę odchudzić, zrobimy w tynku, nie? No a wtedy wyobrażam sobie, jak przy ten inwestor, bo no, z tej kopuły, to wie pan. No na pewno tak. No więc on obniżył ten bęben, zrobił troszkę wyższe te wieże, które są od frontu i jakoś tam przeszło, nie? No i też to uwielbiam, no bo miało być inaczej. Mhm. Więc zabawa, co by było, gdyby maluje ten kościół z tą kopułą. No, to są takie warszawskie zabawy. A co myślisz o świątyni opatrzności? Wiesz co, to jest straszna sprawa, no bo to jest naprawdę piękna historia, bo tam to jest taki pomysł, nie, który nie sięga... Nie malowałeś, prawda? Wiesz, nie malowałem jakoś. Jakoś nie zeszło. To jest taki... Nie zeszło. Nie, malowałem, zaraz ci opowiem. Aha. To jest bardzo fajna polska idea, bo to jest związane z Konstytucją 3 maja. Oni powiedzieli, kurczę, jak nam teraz się wszystko ułoży, jakoś się obronimy przed tą całą zawieruchą, no to święta panienko, wotum, zbudujemy ci taki kościół, że po prostu dupę urywa. Będzie wdechę, będzie wielki i naprawdę pokaże, ile mamy wiary w naszych sercach. No ale potem było cienko, jakby nie dało się za bardzo tego wszystkiego budować, no więc odzyskaliśmy niepodległość. Dawaj, robimy wielki kościół, nie? No i rozpisywali konkursy, miała być dzielnica marszałka, wielka oś, na polach mokotowskich wszystko. Bohdan Pniewski wygrał konkurs, narysował przepiękną świątynię, potężną taką, wiesz, dużo kamienia, wielgachny dom na osi, naprawdę wspaniały budynek. Byśmy byli przeszczęśliwi, gdybyśmy go mieli. No i przyszła wojna i Pniewski dalej tam ze studentami gdzieś tam w podziemnym nauczaniu rozbudowywali tę koncepcję, wszystko było gotowe, no ale jakby wojna nie przyniosła rozwiązań, które pozwalałyby na realizowanie celów związanych z odzyskiwaniem niepodległości, no więc temat umarł, no i wróciliśmy do niego, kiedy znowu odzyskaliśmy niepodległość. Był nowy konkurs, bo nowe realia, nie ma dzielnicy marszałka, pola mokotowskie są już jakby czymś innym, nowe czasy, nowe projekty. No i jest konkurs, który wygrywa Marek Budzyński, czyli człowiek, który narysował Bów, czyli wspaniały kościół. No i Marek Budzyński w szczycie formy wygrywa świątynię Opatrzności Bożej, rysując wielki park z zieloną górą, w której jest kościół, na której jest kryształ. I w tym obok jest jezioro porozrzucane w starodrzewiu, czy tam w jakimkolwiek drzewiu, kaplice, miejsca do natchnienia, różne nastroje. Po prostu atrakcja turystyczna w skali Europy. Po prostu wszyscy jadą obejrzeć świątynię Opatrzności Bożej, bo jest czymś niepowtarzalnym. No i wtedy przychodzą hierarchowie kościoła i mówią, no tak, fajnie, ale my chcieliśmy taki kościół, tak z krzyżem. No to może zrobimy jeszcze raz ten konkurs i już zaprosimy w takim razie tylko wybranych uczestników. No i rozpisali i wybrali sobie tak na miarę swoich możliwości. No. Taki dom po prostu, przy którym masz klękać, bo jest taki wielgachny. On jest, wiesz, 6 razy wyższy od otaczających budynków. Miasteczko Wilanów jest takie niziutkie, 25 metrów i nagle to jest po prostu taki, wiesz... No kawał domu, ta kopuła jest po prostu tak wielgachna, wszystko jest tak monumentalne, to jest takie ciężkie i takie jest trudne. Ciężkie, tak. I tak nie oferuje nic nikomu, wiesz o co chodzi, bo mieliśmy do wyboru wspaniałą przestrzeń publiczną, gdzie ludzie mogą spędzać czas i być. A mamy miejsce, w którym wszyscy mają po prostu klękać, a w Polsce tak, z kościołem nie ma, że wszyscy tak się podniecają i chcą po prostu, nie wiem, czuć jego ogrom i przepych.
No i to wszystko jest po prostu okropnie niesmaczne. To jest nie fair, to jest nie w porządku, to jest słabe, bo to była piękna polska idea, sięgająca bardzo odległych czasów. Mhm. I to chyba zostało zepsute, nie lubię tego. A już byliśmy tak blisko. Natomiast ja maluję Świątynię Opatrzności Bożej, oczywiście projektu Bohdana Piewskiego. Bo mam w ogóle też taki pomysł na Warszawę Wielkomiejską. Też mam straszny pęd do tego, żeby Warszawa była takim Manhattanem. Ja to lubię. I w ogóle bardzo ekscytują mnie takie miasta amerykańskie, gdzie w pierzejowej zabudowie jedno obok drugiego stoją budynki bardzo wysokie, takie kamienne, historyzujące. I staram się odnajdować coś takiego, szukać takiego ducha, korzystając z warszawskich elementów. Zestawiam, na przykład mamy Pastę i Prudentia, dwa takie nasze historyzujące niebotyki, więc je ustawiam razem i tworzy się taka wielgachna warszawska ulica. I zrobiłem też dwie prace, w których korzystam z projektów wysokościowców z lat 20., które nie zostały zrealizowane. Mhm. Czyli to, co miało powstać, a tak. Znowuż co było gdyby. I one są właśnie takimi kamiennymi, wielkimi, wiesz, chicagowskimi niebotykami. No i oczywiście jednym z nich jest Świątynia Opatrzności Bożej, więc ona się gdzieś tam zawsze u mnie na osi pojawia w tych rozważaniach. A więc twój stosunek do Pałacu Kultury? Ja lubię w ogóle, wiesz co, to jest piękna wieża. Mhm. I też często się pojawia w moich obrazach, no bo jest ważnym składnikiem. Ja nie lubię, jak ona jest symbolem. Bo ja nie chciałbym, żeby to był symbol Warszawy, bo są ciekawsze. Natomiast jako składnik panoramy jest świetny, natomiast jest kłopocik z jej przyziemią. Znaczy to, że ono jest takie rozlane, no to doprowadziło do dewastacji śródmiejskiego układu ulic, bo te właśnie ulice Sienna, Chmielna, Złota, one są przerwane i tego się nie da odtworzyć. Jakby plac Defilad jest strasznie ważnym obszarem, bo to jest kluczowy moment w mieście. Jego pustka dewastuje miasto i wizerunkowo, ale i kulturowo, społecznie tam po prostu, żeby dobrze działało miasto, musi być zabudowa z usługami i z różnymi funkcjami. To znaczy tam musi być kultura, musi być praca, musi być gastronomia, musi być handel i wtedy mamy tętniące życiem w śródmieście miasta. Nie mam właśnie. Znaczy, budki też nie są dobrym pomysłem. Dlatego wiesz, oczywiście ja uwielbiam ideę parku i to wszystko jest strasznie fajne, ale ja bym chciał, żeby to tętniło życiem, żeby to było miejsce, do którego prowadzą wszystkie drogi. Wszystkie polskie miasta, one są oczywiście mniejsze, ale wciąż mają jeden ważny punkt, do którego zmierzają wszystkie drogi. To jest najczęściej rynek. Jak jesteś w Poznaniu, w Gdańsku, we Wrocławiu, w Krakowie, jak wieczorem chodzisz po mieście i zbliżasz się do rynku, to słyszysz, że docierasz do tego miejsca, bo jest gwar ludzi, którzy tam są. A w Warszawie nie ma takiego miejsca. Warszawa jest niejednorodna, niejednoznaczna. Jest ciężko ją zidentyfikować przez to. Ona oczywiście jest duża i ona może mieć różne takie lokalne centra. Na przykład ulica Francuska jest takim lokalnym centrum. Wspaniała jest. A ja bym chciał, żeby miało jeden taki główny punkt, żeby to było najważniejsze uderzenie. I wszyscy myślą, że to jest tam, gdzie Pałac Kultury. A tam tego nie ma. I to jest straszne rozczarowanie. I też problem wizerunkowy Warszawy polega na tym, że ludzie przyjeżdżają i po prostu wysiadają z dworca centralnego. Jest okropnie, jakby nie wiadomo, co ze sobą zrobić, no bo tam pieszy jest totalnie zagubiony. Jakby jest nieprzytulnie, niekameralnie, jest niedobrze. Nie mogę nic ze sobą począć, po prostu jest źle. Ale to myślisz, że właśnie to otoczenie Pałacu Kultury mogłoby być takim miejscem, gdyby zostało odpowiednio zaaranżowane? Wiesz, no na pewno, znaczy gdyby tam wróciło miasto, tam jest pusta przestrzeń, którą trzeba wypełnić kubaturą, pomiędzy którą będą się działy określone miejskie aktywności. Ale nie jesteś za tym, żeby to był symbol miasta. Pałac Kultury? Tak. Niech on sobie będzie, znaczy wiesz, to nie ja o tym decyduję, on jest po prostu. Ale co tobie w sercu bardziej gra? Mówisz, że jest... Nie, no wiesz, dla mnie widok Zamku Królewskiego i Katedry Warszawskiej to jest Warszawa. No dobrze, to teraz chciałabym jeszcze zahaczyć o temat murali. Okej. Dwa murale twojego autorstwa są w Warszawie. Tak. Co to dla ciebie oznacza? Nie, to jest w ogóle wdechę, to jest najlepsza rzecz na ziemi. Naprawdę te murale dały mi tyle szczęścia, tak się z nich cieszę. Ja kiedyś też tak tego nie odbierałem, ale nauczyłem się z biegiem czasu, że murale mają ważne społeczne znaczenie, że one upamiętniają ważnych ludzi dla lokalnej społeczności. One są punktem rozpoznawalnym, takim charakterystycznym miejscem w mieście, one są atrakcją turystyczną. One upamiętniają ważne zdarzenia dla lokalnej społeczności. W ogóle dla ludzi, którzy gdzieś mieszkają, mogą być ważne wydarzenia. Na przykład jak teraz oddawaliśmy mural z panem burmistrzem na Pradze Południe, to ja tak się zastanawiałem się, kto tam przyjdzie, ciekawe, nie? I przyszli zupełnie inni ludzie niż na moje wystawy, bo przyszli po prostu lokalsi. Oni przyszli i nie wiem, jak to będzie, a oni się cieszyli, bo ktoś coś dla nich zrobił, wiesz. To było dla nich ważne. Ktoś namalował ich okolice, jest kolorowy obraz na ścianie, dziękujemy. Strasznie fajne przeżycie w ogóle, to jest mega. To był trudny temat, bo to miało być związane ze świętowaniem odzyskania, stulecia odzyskania niepodległości.
I to jest w ogóle fajnie, bo jakoś blado wypadły te nasze obchody, a tutaj pan burmistrz na Pradze zrobił w związku z tym mural i to jest fajnie. Celebrowanie niepodległości cechuje w Polsce niezdrowy patos i mi się to nie podoba. Znaczy te wszystkie murale niepodległościowe przedstawiają po prostu rozpędzoną husarię albo żołnierzy wychodzących z kanału. Mi się to nie podoba, wiesz, jakby mi się to kojarzy z czymś radosnym, to święto. No i znowu wróciłem do Finlandii, a Finowie sobie podarowali na swoje stulecie niepodległości bibliotekę miejską. Tak, taką wspaniałą, tak. Wiesz, projektu ala architekci, renomowanej pracowni, wiesz, piękny budynek, super nowoczesny, dostępny dla wszystkich, nie? I to, ja bym wolał, żebyśmy tak to robili. No i mój pomysł na celebrowanie niepodległości był taki, żebyśmy sobie podarowali bardzo dużo koloru, nie? Żebyśmy sobie po prostu zrobili coś miłego w jakimś ważnym dla nas miejscu. Tam się pojawia marszałek Piłsudski i tak dalej, ale generalnie to był taki prezent, który zrobiliśmy sami sobie. No, dużo kolorów, listopadowe, smutne dni. A w ogóle z marszałkiem jest fajnie, bo jak on mieszkał w Belwederze, ale jeździł do Sulejówka na weekendy, to on tamtędy przyjeżdżał. Nie było jeszcze Alei Waszyngtona, więc on, wiesz, przez Most Poniatowskiego, Zieleniecką, Grochowska i po prostu, wiesz, co tydzień mijał miejsce, gdzie teraz jest jego mural. Fajna sprawa. No dobrze, no to trzymam kciuki, żeby udało ci się tą dobę rozciągnąć i żebyś mógł się realizować artystycznie jeszcze na nowych obszarach, żebyś cały czas czuł, że ciągnie cię coraz bardziej. Słuchaj, no ale ja tobie życzę, żeby twój kanał świetnie się rozwijał. W ogóle dziękuję. Wydaje mi się, że to jest mega fajny pomysł i ty, wiesz, dziękuję. Te wielkie zasięgi już przy pierwszym odcinku, to jest fajna sprawa. I w ogóle oglądałem te filmy, które już zrobiłaś i wydaje mi się, że to się musi udać, bo ty jesteś w ogóle gwiazdą tych jest jakaś taka siła w tym, jak zadajesz te pytania, jaka jesteś, jak opowiadasz, wiesz, ta burza włosów, to strasznie mi się podoba to twoje intro, to takie postapokaliptyczne miejsce i ty w tym, taka wiesz, jest taka nuta niepewności, to, że jest właśnie ta apokalipsa i taki ostatnia ostoja kultury w tobie i takiej cywilizacji, nie? I ty tam jesteś w tym wszystkim. Jak już będę tak, wiesz, w ogóle tak super to wszystko się rozwinie, to przyjdę i zamówię u ciebie krótką animację do intro. Tylko to jeszcze daj mi parę lat. Idealnie, bardzo fajnie, jesteśmy umówieni. Super.